pan Belka miał bardzo ciekawe wystąpienie, które też bardzo dobrze przedstawiło czynniki zewnętrzne i średniookresowe działalności Banku Centralnego polityki monetarnej. I rzeczywiście pozostawia sytuację polskiego sektora finansowego, polskiej polityki monetarnej w bardzo dobrej pozycji. Proszę na przykład zwrócić uwagę, że podczas teraz pogorszenia się sytuacji ryzyka związanego z Grecją, złotówka zareagowała właściwie minimalnie, polskie obligacje zareagowały minimalnie na to, co się działo z Grecją, na ryzyko tego, że strefa euro może zmienić swój kształt. Kiedy taka sytuacja panowała w roku 2011-2012, złotówka wyprzedawała się, panowało ryzyko, przeświadczenie, że wyjdą z kraju zachodnie zagraniczne banki. W tym momencie nikt o tym nie myśli, polska waluta reaguje minimalnie. Ukształtowało się przeświadczenie, że to jest gospodarka bardzo dobrze ustabilizowana, zbalansowana, która się opiera na popycie wewnętrznym, zewnętrznym, potrzebuje dużo długu zagranicznego, aby się rozwijać, więc na pewno w tym momencie czynniki ryzyka zewnętrznego, wewnętrznego, które wpływają na polską gospodarkę, są znacznie mniejsze niż w tym momencie, kiedy pan prezes Belka obejmował to stanowisko.